Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Śpiewaliśmy w jednej z pieśni: serce me napełnia nadzieja. I dziś sięgamy do Księgi Objawienia. I moje serce, ta księga, napełnia nadzieją, a nie przerażeniem. To nie jest apokalipsa, to jest nadzieja zawarta w Apokalipsie. Dlatego częściej używamy słowa objawienie, chociaż bardziej przyjęło się chyba mówić apokalipsa, ale dla nas ludzi wierzących to, co zawiera ta księga, nie jest przerażającym końcem, ale jest nadzieją naszego życia, realizacją i końcem nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Sięgnijmy zatem do kolejnego listu zawartego w tej księdze, mianowicie drugi rozdział, 18 werset, list do Tyjatyry. A do anioła kościoła w Tyjatyrze napisz: oto co mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. Wiem o twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem też o twojej wytrwałości, o twoich ostatnich czynach, lepszych od początkowych. Lecz mam przeciwko tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezebel, która się podaje za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce się opamiętać w swoim nierządzie. Oto rzucę ją na łoże cierpienia, a tych, którzy z nią cudzołożą, wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach. A jej dzieci zabiję i przekonają się wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. Wam natomiast, pozostałym w Tyjatyrze, wszystkim tym, którzy nie trzymacie się tej nauki, którzy, jak powiadają, nie poznaliście szatańskich głębi, mówiąc: nie nakładam na was innego ciężaru. Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. Temu, kto zwycięży, oraz temu, kto będzie trwał aż do końca, przy moich dziełach dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelazną laską, pokruszy je jak gliniane naczynia. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego Ojca, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Miasto Tyjatyra, biblijne miasto, leżało w Azji Mniejszej, około 60 kilometrów od wybrzeża Morza Egejskiego. Znajdował się tu zbór Jezusa Chrystusa i uwielbiony Jezus Chrystus kieruje do tego zboru poselstwo. Na miejscu Tyjatyry dziś znajduje się miasto Akhisar na terenie Turcji. Źródła różnie podają. Jedne podają, że zamieszkuje około 20 tysięcy ludzi, inne źródło, że 74 tysiące. Wybierzcie, które chcecie, to nie ma znaczenia chyba większego. Była też znana Tyjatyra pod nazwą Pelopia lub Semiramida. Nazwa Tyjatyra wywodzi się od nazwy starożytnego zamku Tyja. Ruiny tego zamku nadal istnieją, a w starożytnym świecie było to miasto boga słońca Tyrimnosa. Słynęło z purpurowego barwnika. Leżało na drodze handlowej, więc często korzystano z usług, ponieważ tam były cechy rzemieślnicze, które skupiały tych producentów purpury. O tym mieście jest tylko właściwie w Nowym Testamencie, poza objawieniem, jedna wzmianka. W Dziejach Apostolskich, kiedy w 16 rozdziale dowiadujemy się, że spotkali apostołowie niewiastę, Lidię,
która to właśnie z tego miasta pochodziła, z Tyjatyry. Ponieważ nigdzie nie mamy wzmianki, jak powstał zbór w Tyjatyrze, przypuszcza się, że mogło to być tak, iż ta Lidia powróciła do swojego miasta, przyniosła Ewangelię i w tej miejscowości powstał zbór. List do Tyjatyry jest najdłuższym listem z tych 7 listów, jakie znajdujemy w Księdze Objawienia, w tych pierwszych 2 rozdziałach. Do anioła zboru napisz. Pierwsze słowa identyfikują tego, który kieruje list do Tyjatyry. To słowo powiada Syn Boga. I oto tu mamy potwierdzenie, że Jezus Chrystus o sobie powiedział, że jest Synem Boga. Są ludzie, którzy twierdzą, że nigdzie Jezus nigdy nie powiedział, że jest Synem Bożym. Oto mamy przykład. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia. A jeśli on mówi, że jest Synem Bożym, to oznacza też jego boskość. A więc w ten sposób akcentuje ten uwielbiony Jezus Chrystus, kim on był na ziemi też. Możemy zobaczyć też takie interesujące zjawisko, czy taki interesujący opis. Oto o zborze tyjatyrskim mówi się, że ma nieco inny problem niż zbór w Efezie. Zbór w Efezie był mocny doktrynalnie, ale słaby w realizacji chrześcijańskiej miłości. I tam otrzymał taki zarzut, ten zbór. Mam ci za złe, że opuściłeś pierwszą miłość. W Tyjatyrze jest odwrotnie. Mają bardzo dużo miłości i żadnej doktryny. A więc brak tego elementu, równowagi między tymi elementami, naruszył doktrynalną czystość tego zboru. Co to znaczy? To oznacza, że w tym zborze poszli w takim kierunku, w jakim dziś też możemy obserwować tendencje w niektórych społecznościach. Poszli w kierunku takiej tolerancji. To miałoby świadczyć o tym, że skoro są tolerancyjni, to są tacy bardzo pokorni, wierni ludzie Boga. To tak mi przypomina nasze współczesne czasy. Na przykład, ludzie wątpią, że istnieje piekło. Chociaż akurat na temat piekła to najwięcej Jezus powiedział, a nie ludzie wymyślili. I gratulują sobie takiej mądrości, takiej wiedzy, że ci, którzy wierzą w piekło, to zacofani, niedouczeni, uważają, że to są ludzie nienowocześni, nietolerancyjni. Ale oni są bardzo tolerancyjni. Nie wierzą w piekło i gratulują sobie tego. A więc moglibyśmy nadać tytuł temu listowi tolerancja. Być tolerancyjnym. No byli bardzo tolerancyjni. Ale co powiada ten uwielbiony Jezus? Znam uczynki twoje. Ten, który wszystko wie, którego oczy są jak płomień ognia, powiada do zboru w Tyjatyrze. Mówi też do innych zborów, bo to nie jest list do tylko tego zboru. Dziś oczywiście mówi to w jakiś sposób do nas. On mówi to z bezwzględnym autorytetem. Znam uczynki twoje. To nie pierwszy zwrot w Księdze Objawienia. Już żeśmy się spotkali z tym. Znam uczynki twoje. Wiem, jak żyjesz. Wiem, co robisz. Wiem, jak postępujesz. To nic, że jesteś tolerancyjny, że w piekło nie wierzysz. Znacie to takie słynne powiedzenie. Ludzie mówią, no jak nie ma Boga, to chwała Bogu. Ale jak Bóg jest, to nie daj Boże. I to tak mniej więcej ci tolerancyjni ludzie żyjący sądzą, że robią dobrą rzecz. No są bardzo otwarci. Jezus rozpoznaje tę sytuację. Chwali ten zbór za jego stałość w miłości, w wierze, w wytrwałości. W przeciwieństwie do zboru w Efezie, w którym no, były problemy z miłością. Odstąpili od pierwszej miłości. I chociaż ten zbór w Tyjatyrze miał poważne problemy, Pan powiada, znam też twój wysiłek. Wiem, ile wkładasz wysiłku, aby to swoje życie na tle ogólnego pogańskiego życia realizować.
Więc chwali ten zbór. Powiada, to jest dobre, że tak próbujecie żyć, staracie się. Od chwili, gdyście się stali zwolennikami Jezusa Chrystusa, widzę, jak wiele wysiłku to was kosztuje, aby w tym zepsutym świecie, świecie grzechu, utrzymać się przy Jezusie Chrystusie. Czytamy, że służyli sobie nawzajem, byli wzajemnie sobie też oddani w służbie, a więc może pojawiały się takie pytania, co mogę zrobić dla tego zboru, jak mogę jeszcze przydać się w tym zborze, co mogę i w jaki sposób pomóc temu ciału, którym jest zbór w Tyjatyrze. Myślę, że każdy pastor by chciał, by z takimi pytaniami członkowie zboru przychodzili i powiadali, co jeszcze mogę zrobić, w czym jeszcze pomóc, gdzie mogę być przydatny, co jeszcze mogę wykonać. No i oczywiście pastor po pewnej selekcji wybiera. A to ty to będziesz robił, ty to, a ty nie, a ty jeszcze poczekasz. Uczymy się tego, jak żyć w społeczności zborowej, ale myślę, że jest to takie inspirujące, kiedy ludzie pytają się, co mogę zrobić, w czym mogę przydatnym być. Myślę, że to natychmiast otwiera drzwi do wielu wspaniałych rzeczy. Ale z tego listu uczymy się też jeszcze jednej interesującej rzeczy. Nie tylko jednej, ale wśród tych wszystkich i tej kolejnej, o której chcę wspomnieć. Uczymy się, że możemy rosnąć, mieć miłość i w tym obszarze poruszać się dobrze, ale w innym obszarze życia możemy mieć poważne braki. I ten zbór miał w innym obszarze życia bardzo poważne braki. Oni mieli braki w doktrynie. Oni zupełnie źle myśleli. Oczywiste jest, że życie chrześcijańskie, jego realizacja, to nie jest czarno-białe życie. To ma tyle odcieni szarości, od czarnego do białego. Przechodzimy przez tę gamę kolorów i to jest normalne. To nie jest coś nienormalnego w życiu chrześcijan. Ale ci wierzący mieli wytrwałość i to jest ich plusem. Naszej relacji z Bogiem nie poprawimy w jakiś magiczny sposób, że ona tak sama z nieba spadnie, przyjdzie, poruszy nas, że no my będziemy czekali i staniemy się święci. Nie. Słowo Boże powiada wytrwałość, dążenie do uświęcenia, do życia świętego. To nie jest coś, co spadnie tak z nieba na nas i będziemy takimi wspaniałymi, świętymi ludźmi bez naszego wysiłku. Jest potrzebny wysiłek. Kiedy tu Jezus powiada tam w dalszej części, rozliczę ciebie z twoich uczynków, to niektórzy chrześcijanie zaraz mówią, o, to brzmi po katolicku. I super, to brzmi bardzo dobrze. To znaczy, że Pan Jezus nie tylko czeka na nasze amen, alleluja, ale czeka na nasze życie, na nasze postępowanie. W ustach frazesów możemy mieć pełno, ale czy umiemy potem to wyznanie, które jest poprawne, przełożyć na praktyczne życie? Te same słowa Jezus mówił przecież do zboru w Efezie. Zbór był doktrynalnie silny, ale czegoś brakowało. Kulał na jedną nogę. Ten zbór, powiedzmy tak obrazowo, Efes na lewą nogę kulał, Tyjatyra na prawą. Można zostać, będąc człowiekiem wierzącym, w jakiejś skrajności. Albo pełne głowy i puste serce, albo pełne serce i pusta głowa. Każda z tych opcji jest śmiertelna. Posłużę się takim banalnym przykładem. Doktryna i miłość. Czy mogą współpracować, czy nie? Bo często z wierzącymi mam do czynienia w ten sposób. A po co nam doktryna? A po co nam teologia? Najważniejsza Biblia. Jeśli jedno z drugim, czyli doktryna i miłość, nie współpracują, jest to dawka śmiertelna. Sód i chlorek to dwa pierwiastki, których spożycie gwarantuje wam śmierć. Ale te same dwa pierwiastki połączone razem, co nam dają? Sól kuchenną. A ona poprawia i jakość życia, nie w nadmiarze. Lekarze mówią, że w nadmiarze to nie, ale też smak życia. I tu moglibyśmy teraz zostać w tym miejscu i powiedzieć, jakie znaczenie dla życia chrześcijan ten symbol soli ma znaczenie.
A więc doktryna i miłość muszą być związane razem. Pojedynczo są śmiertelną dawką. Można zagłaskać kota na śmierć i chrześcijanina też, ale można też mu tak głowę jak balon napompować doktryną, że pęknie w którymś momencie. Musi być zachowana równowaga. Zbór w Tyjatyrze nie zachował tego bilansu. Wyszedł z tego bilansu. Oni mieli miłość, ale nie mieli doktryny. Skutek był niszczący. Mam ci za złe, że pozwalasz, w tym tłumaczeniu, że pobłażasz niewieście Izabel, która robi pewne rzeczy. Ale zauważcie, że ta uwaga Jezusa nie jest do Izabel skierowana. Nie ją potępia, potępia zbór, że daje się jej zwieść. To, że ona tak żyje, to jest jej odpowiedzialność, ale że zbór daje się oszukiwać, to zbór ponosi odpowiedzialność. Mam ci za złe, że pozwalasz, że pobłażasz, że tolerujesz. Znów powraca nam to hasło, tolerancja. Tolerancja powiada, no wszystkie poglądy są jednakowo ważne. Są tacy, co powiadają, tolerujemy wszystko oprócz nietolerancji. No i już zamknęli sprawę. Wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi i nam mówi tak. Pomysł zażywania kokainy, mówiący, że ona ciebie niszczy, jest niewłaściwy. Przecież ona obraca się w tobie ku dobremu. To nie niszczy ciebie, to wypełnia ciebie. To daje ci kopa. No tak, do piekła. Może się wydawać, że taka osoba, która przyszła i ci tak będzie opowiadać, kocha ciebie, no dla twojego dobra mówi, że to inni ciebie oszukują. Ale jej słowa są przeciwieństwem miłości prawdziwej. One niosą śmierć, bo ten narkotyk niesie śmierć. Tyjatyra tolerowała fałszywe nauczanie. Jezus jest kochającym Zbawicielem. On wie, co się dzieje w każdym kościele, w każdym zborze. On wie, co ta nierządnica i jej dzieci robią. On widzi, jak wiele rzeczy jest niebiblijnych, tolerowanych w zborach, w kościołach. I on powiada, wiem o tym. I ubolewam, że Kościele Boży tolerujesz pewne rzeczy. Jeśli Kościół Boży stawia pewne rzeczy niebiblijne na pierwszym miejscu, ma problem. Jeśli postawimy sukces, pomyślność, materializm, sport, kondycje, finansowe bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, to to oznacza, że my nie ufamy Bogu. No chociażby kondycję finansową. Jeśli za bardzo się o to troszczymy, to znaczy, że my sobie ufamy, a nie Bogu. A on jest Bogiem zazdrosnym i on się z innymi kochankami nie chce podzielić swoją miłością. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To jest poważne niebezpieczeństwo dla Kościoła. Jeśli na wiele rzeczy pozwalamy sobie, tolerując je, ten Boży miecz obosieczny bardzo często jest zamieniany teraz na widły diabła. A my mamy mieć miecz obosieczny. Problemem jest tolerancja grzechu. Nie wszyscy zapewne z was zwrócili uwagę na to, że przy zaprzysiężeniu obecnego prezydenta na drugą kadencję Obamy na jego zaproszenie miał mieć końcową modlitwę pastor Luigi Giglio. On jest pastorem zboru z Roswell. Pomysł natychmiast spotkał się ze sprzeciwem, ponieważ dziennikarze odkopali, że w latach 90. wygłosił kazanie, w którym powiedział, że homoseksualizm jest grzechem. I zrobiła się wrzawa. Taki człowiek nietolerancyjny nie może kończyć modlitwą zaprzysiężenia prezydenta.
10 stycznia 2013 roku, więc pastor ten napisał, że bardzo dziękuję za zaproszenie, wysłał list do Białego Domu, że nie chce być częścią debaty na temat homoseksualizmu w czasie, gdy Ameryka przeżywa głęboki kryzys, jest podzielona wewnętrznie i on rezygnuje z tego. I cóż się stało? Ostatecznie pomodlił się na zakończenie uroczystości w Białym Domu gejowski ksiądz Louis Leon z Episkopalnego Kościoła w Waszyngtonie. Kościół episkopalny w USA dopuszcza gejów do posługi kościelnej, udziela ślubów jednopłciowych, a sam Louis Leon zaczyna być nieformalnie nazywany kapłanem prezydenckim. Coś za coś. Albo tolerujemy grzech i nazywamy grzech grzechem, albo udajemy, że jedno oko przymkniemy na sprawę, tak? Ale Pan Bóg jednego oka nie przymyka na grzech. Kościół w Tyjatyrze ma swój problem natury moralnej. Ponadto toleruje fałszywe nauczanie. I właśnie to fałszywe nauczanie powodowało, że ci ludzie tam żyli niemoralnie. Dziś ilość grzechów jest tak ogromna, że dla jednych mamy jakby przyzwolenie, a dla innych nie. Gdzieś tam udajemy, przymykamy oko. Niemoralność staje się takim zadowalającym grzechem. Życie razem przed małżeństwem, a cóż to za problem? Wynajęcie wspólnie pokoju chłopak z dziewczyną, bo to taniej. Mieszkają przed ślubem jeszcze już razem. Potem chcą ślubu i zdziwieni, że nie mogą dostać go. No gdzie niegdzie dostaną, u mnie nie. Nieskromność staje się rosnącym problemem. Czy wyszlibyście w bieliźnie na ulicę tylko dlatego, że ktoś by powiedział, to jest strój kąpielowy, zmieńmy nazwę? Raczej nie. Kto ma chociaż trochę przyzwoitości i moralności. Jest wiele społecznych grzechów, na które dajemy przyzwolenie. Złośliwa rozmowa, obmowa, plotka, niewinne małe kłamstwa, grzeszki, słabostki, prawie miłe, zabawne jakieś skazy charakteru. A jak Jezus to ocenia? On bierze grzech poważnie. On nie przymyka oka na żaden grzech. Jednym z powodów, by nie tolerować grzechu, nie jest tylko to, że Bóg wie i że Bóg potępia ten grzech. Ale jeśli tolerujemy grzech, stajemy się zrogowaciali wobec grzechu. Nie będziemy mieli żadnej refleksji wobec grzechu, ani wyrzutów sumienia. Po prostu będziemy przechodzić do tego, że tak cały świat robi, dlaczego nie? Tolerancja dzisiaj staje się bożkiem, ostateczną wartością. Ja mogę tolerować człowieka, ale nie grzech. Nauka Izabel powodowała właśnie, że ludzie żyli w grzechu, nie widząc, że to jest grzech, albo uważając, że przecież nic się złego nie dzieje. Jej nauka mogła nawet iść w tym kierunku, w jakim dzisiaj niektórzy idą. No, przecież nic dziecka Bożego dotknąć nie może. Jak już jesteś dzieckiem Bożym, to nic ci nie stanie się. Zbawiony? Na całe życie zbawiony. Nie, zbawienie można stracić. Kto sieje taką naukę, że zbawiony, na zawsze zbawiony, jest w błędzie. To jest fałszywa nauka. Jesteś bezpieczny jako dziecko Boże, możesz robić co chcesz, nic ci się nie stanie. Nieprawda, stanie się. Wcześniej czy później stanie się. Jakie to ma znaczenie dzisiaj? Nie ma znaczenia, jaką religię wyznajesz, gdzie należysz, do kogo wyznajesz. Tak długo, jak jesteś osobą moralną, wszystko jest w porządku. Możesz pójść do nieba jako hindus, buddysta, muzułmanin, mormon, świadek Jehowy. Nie, to nie jest prawdą. I Jezus powiada, ten uwielbiony, ale wyście w te głębiny szatańskie nie weszli. I chrońcie się takich diabelskich głębin szatańskich, które
uwodzą, mówiąc, że wszystko jest dobrze, bo przecież jesteś człowiekiem zbawionym. Zbawieni nie są nietykalni. Już diabeł na nas ma swoje sposoby. Na swoich ma lżejsze, a na tych, którzy są Jezusa, on ma specyficzne sposoby. I znajdzie sposób, jeśli nie będziemy, tak jak na początku była pochwalona ta cecha wytrwałości ludzi w tym zborze. Co jeszcze jest ważnego? I dałem jej czas, by opamiętała się. Ale nie chce się opamiętać. Czy to jest nieczytelne? Jezus nie każe natychmiast, ale wie, co dalej. My czasami myślimy sobie, no przecież Pan Bóg nie zareagował, nie ukarał. To znaczy, że chyba dobrze zrobiłem. Nie, Pan Bóg nie musi wypłaty dawać nam od razu. On ocenia to według innej miary. Jezus daje czas opamiętania. I ten czas, który mamy, musimy umieć dobrze wykorzystać. To jest ważna biblijna zasada. Orzeczenia Jezusa Chrystusa nie są pośpieszne. On daje czas na pokutę i powiada, ale ona nie chciała z tego skorzystać. Widzimy niektórych zabrnęli w grzech. Ilu ludzi wierzących nad nimi pracuje, mówi, ale nie chcą się opamiętać. Wybrali na własne życzenie. Znając Boże Słowo, wybrali piekło. Trzeba jasno to powiedzieć. To nie można uwijać w cukierek. Nie można pisać na truciźnie. No, napiszemy na butelce z trucizną. Uwaga, lekko szkodzi, grozi śmiercią. Trzeba napisać, to grozi śmiercią. Czasami zapytujemy, dlaczego Pan nie wytraci niegodziwców? Odpowiedź brzmi, Pan daje czas na opamiętanie. I Jezus powiada, czas łaski nie został przez niektórych wykorzystany, aby zmienić swoje życie. Oni brną w złem. I Jezus powiada, dałem czas, aby się opamiętała. Słyszałem ostatnio w telewizji, zapewne też widzieliście, nie pamiętam już przy jakiej to okazji, jakieś wręczanie tam, coś pośredniego między Oscarami a czymś tam innym, to jakaś aktorka przyznała się do swojej niemoralności, kim ona jest. I myślała, że to jej ulżyło i że taka jest wspaniała, że miała odwagę się do tego przyznać. Może to i odwaga, ale nic dobrego, do czego się przyznała. Publiczne przyznanie niczego nie zmienia. Dalej została w grzechu. Wcale to jej nie usprawiedliwiło. Przed ludźmi Boże ją tam poklepali po plecach, że odważna. Przed Bogiem nie. Grzech jest grzechem. I wiem, że będą coraz trudniejsze czasy, kiedy będą nam zarzucać, żebyśmy milczeli, żebyśmy o tym nie mówili, żebyśmy tego nie eksponowali. Diabłu na tym zależy. Diabłu na tym zależy, żeby zamknąć ludziom wierzącym usta. Ale Boże Słowo nie da się zamknąć. Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w wielki ucisk. Nelson Rockefeller umarł na atak serca, kiedy popełniał cudzołóstwo. Ale nie każdemu Bóg tak wymierzy karę. Niektórym dał czas na opamiętanie. Ten prawdopodobnie przekroczył już granicę czasu. Ci, których Izabel sprowadziła na manowce swoim fałszywym nauczaniem, swoim fałszywym zachowaniem, otrzymali czas, mają czas na opamiętanie. I myślę, że za ten czas, jaki Bóg daje też Kościołowi dzisiaj, musimy być Bogu wdzięczni. Tu po raz pierwszy też w tym wersecie i tu w objawieniu po raz pierwszy spotykamy zwrot wielki ucisk. To ma nastąpić dopiero, to będzie, ma on przyjść w przyszłości odnośnie tego wersetu w tym momencie, gdy był wypowiedziany. W 7 rozdziale zobaczymy, jak ten wielki ucisk ma wyglądać. Istnieje różnica między zwykłym uciskiem a wielkim uciskiem, bo wszelki ucisk jest pewnego rodzaju doświadczeniem, przez które i my jako ludzie wierzący musimy przejść. Jest środkiem wychowawczym.
przygotowującym nas do Królestwa Bożego, do tego, by się spotkać z uwielbionym Jezusem Chrystusem. Wielki ucisk będzie uciskiem, który będzie sądem. Wierzę, że nie dotyczy on ludzi wierzących, ale dotyczy świata. Kiedy to nastąpi? Niewątpliwie przy końcu dni, Boże Słowo powiada. Nie podaję wam daty. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten. Pierwsze, zbory poznają, to jest bardzo ważny zwrot, że ja jestem. Zbory, które będą wytrwałe w miłości, które będą trzymały się Bożego Słowa, będą wiedziały, czy mówi Bóg, czy mówią ludzie. W tym potępieniu jest dobra wiadomość, bo zbory będą znały tego, który ich kocha, który oddał za nich życie, który przyszedł na tę ziemię, aby tu być, żyć z nami, a potem oddać swoje życie za nas grzesznych. Chrześcijanie w Tyjatyrze zostali oszukani, dlatego im było potrzebne słowo przypomnienia. Potrzebują być mocnymi, walczyć z grzechem, z fałszywym nauczaniem. I Jezus powiada, nie nakładam na was jakichś szczególnych obowiązków, jakichś szczególnych rzeczy, jak wykonasz to będziesz zbawiony. Powiada, trzymajcie się tego, co wam już zostało zwiastowane. Trzymajcie się, nie nakładam na was nic więcej poza. Przypomina mi to zwrot z Dziejów Apostolskich. Pamiętacie 15 rozdział Dziejów Apostolskich? To zgromadzenie apostołów, które nazwano też pierwszym synodem. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bardzo jasne, klarowne zasady postępowania i dla tego zboru w Tyjatyrze, który znalazł się w trudnej sytuacji. Ale czytamy przecież dziś to słowo. To nie jest słowo dla następnych pokoleń. To słowo jest dla mnie dzisiaj. Mam się trzymać Bożych zasad. Bóg nie nakłada na nas jakichś ciężarów, które są nieosiągalne. One są w granicach naszych możliwości. To nie jest obciążenie, z którym będziemy żyć i mówić, no nie dam rady, nie dojdę, nie wejdę, nie osiągnę. I co optymistycznego słyszymy w 25 wersecie? Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Prawdziwa wiara trzyma się końca. My trzymamy się tego, co Jezus zapowiedział, aż przyjdę. To jest nasza perspektywa, to jest nasza nadzieja, to jest nasz cel. Rychłość powrotu Pana. To stanowi taką dodatkową zachętę dla pobożnego życia. Mamy każdego dnia spodziewać się, oczekiwać przyjścia Pana, nie w lęku, lecz w radości. Ujrzenia Go twarzą w twarz, wkroczenia do chwały, którą On przyniesie. Nie musimy wołać i przypominać tego wersetu, góry i pagórki upadnijcie na nas. Jeszcze nie teraz, Panie, jeśli już masz zamiar przyjść, to jutro, ja do jutra zdążę wszystko uporządkować. Nie. Pan powiada w każdej chwili. Oczywiście łatwo powiedzieć z tego miejsca, rzucić hasło, powiedzieć to. Wiemy wszyscy dokładnie, jako ludzie żyjący w realiach tego życia, że jest to trudne. Ale przypominajmy to sobie, uświadamiajmy to sobie, że mamy być w każdej chwili gotowi. Na ile? Nie wiem. Prawdopodobnie nikt z nas na 100% nie będzie przygotowany. Ale jeśli będziemy trwać w Jezusie Chrystusie, ufam, że wiara, którą wyznajemy, nasze oddanie Jezusowi Chrystusowi, nasze wyznanie Go swoim Panem będzie wystarczającym, by znaleźć się w gronie ludzi, którzy twarzą w twarz Go zobaczą. I to nie ku sądowi, ale by usłyszeć, wejdź do radości Pana swego. Jezus też mówi bardzo ważną rzecz. Trzymajcie się mocno. Aż przyjdę. Nie mówi,
Zmieńcie kościół, idźcie gdzie indziej, może lepsze znajdziecie. Mówi temu zborowi w Tyjatyrze, macie problem, trzymajcie się, nie opuszczajcie, trwajcie, bojujcie, jedni o drugich, walczcie. Kiedy jest źle, podnoście jeden drugiego. Łatwo jest się wycofać, a niech sobie teraz radzą. Ale trudniej jest wspólnie walczyć, ponieść trud wytrwałości. To mi przypomina drugie prawo termodynamiki. Wszystko zmierza od porządku do chaosu. A więc musisz przyłożyć jakąś siłę, aby ten chaos został zniwelowany. Przyłóż wytrwałość, przyłóż miłość chrześcijańską, przyłóż znajomość Słowa Bożego. A nie zamieni się życie w chaos, ale będzie wzrastać. Tu jest zachęta Jezusa Chrystusa, byśmy brali udział nie w krótkoterminowych takich sprintach chrześcijańskich. To nie jest bieg na 400 metrów ani na 200. To jest zaproszenie do maratonu. Nie wiemy, jak długi będzie. To nie tylko 42 kilometry. To może będzie trwało dłużej. To może będzie trwało 60-80 lat. Ale masz biec. Ja z wami razem. To nie jest tak, że wy macie, a ja nie. To ja mam biec najpierw, a wy za mną. Gońcie mnie. Może to będzie ciekawie. Wszyscy razem biegnijmy. Ale to wymaga determinacji od nas. Trwać i skończyć dobrze, aż przyjdę. Trzymajcie się tego mocno. Tej wiedzy, że Jezus Chrystus nie zajmuje się tylko potępianiem Tyryjczyków. Tak, oni źle postępowali. Oni żyli fatalnie. Ich te czyny, brak dobrego nauczania spowodował, że myśleli, że no, skoro tak cały świat żyje, to i my tak możemy. Wierzę, że gdy to sobie uświadomili, gdy to słowo zostało im przeczytane od Jana, słowo pochodzące oczywiście od Jezusa Chrystusa, przyszła refleksja, przyszło opamiętanie. Powiedzieli, dobrze, będziemy biec w tym maratonie, aż doczekamy powrotu naszego Pana i Zbawiciela. I on powiada, zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Zobaczcie, przechodzi Jezus od ogółu do szczegółu. Od ogólnej informacji o Kościele teraz mówi do poszczególnych osób. Do osoby mówi. Zwycięzcy. Nie, że no, jako zbór zwyciężycie, będzie fajnie, no tak was wszystkich globalnie razem tam zbiorę i będziecie usprawiedliwieni. Nie. Zwycięzca, każdy indywidualnie, odpowiada za swoje duchowe życie. Dlaczego? Bo gdzie usiądziesz w Królestwie Bożym zależy od tego, jak teraz żyjesz. Zwycięzca tylko usiądzie w tym właściwym miejscu. I będzie rządził, powiada. Celem szatana jest przeszkodzić światłu Chrystusa. A on powiada, ale ja dam gwiazdę poranną. On stał się światłością. On stał się światłem, które przeniknęło tę ciemność świata. Szatan robi wszystko, by powodować ciągłe zaćmienie tego światła, by ono nie świeciło. Ale dzięki Bogu, że to światło jest bardzo mocne. I to światło przyszło na ten świat. Światłość przyszła na ten świat. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Miasto Tyjatyra od dawna już nie istnieje. Nie ma tego zboru. Nie ma ich od wielu stuleci. Wielki ucisk dopiero nastąpi. Każde pokolenie chrześcijan musi stawiać sobie pytanie, jak daleko powinienem wyjść, przyjmując i akceptując kulturalne standardy i zachowania współczesności. Jaka ma być moja tolerancja? Do jakiego czasu? Do jakiego momentu? Gdzie jest granica? Czy mam carte blanche do tego, aby postępować tak, jak wszyscy postępują? Bo jak nie, to będę skrytykowany, to zostanę uznany za oszołoma. To mnie nie poproszą na salony, bo mi przypomną, że tu co jakiś czas przeciwko takim zachowaniom niemoralnym występowałem i nie zgadzam się z tym. My jako ludzie jesteśmy w pewnym kłopocie, jako ludzie wierzący.
bo jesteśmy umieszczeni między dwoma światami, między dwiema ojczyznami. Jesteśmy obywatelami tej ziemi, obywatelami nieba. Nie jesteśmy dinozaurami, które się gdzieś mają pochować. Musimy stawić czoła temu, co w tym świecie jest grzechem i powiedzieć, jest ktoś, kto dał prawdziwe słowo, prawdziwe wskazówki, jak żyć, jak postępować. Nie możemy udawać i iść jakąś taką spleśniałą starą drogą. Wiecie, Amisze są takim przykładem. Oni nie pociągają ludzi do siebie. Żyją w takim starym stylu życia. I nawet sami siebie okłamują. Zresztą byłem u nich. Miałem okazję widzieć. U siebie w konie jeżdżą. Elektryczności nie chcą używać. A jak chcą jechać do miasta, to w sposób taki obłudny wynajmują kierowcę i wiezie ich samochodem. Oni nie są atrakcją. Są ciekawostką turystyczną. Będą szczęśliwi, jeśli ich dzieci jeszcze tam pozostaną z nimi. Ale też nie przyciągamy do Chrystusa, jeśli kupujemy hurtowo wartości tego świata. Jeśli stajemy się chrześcijanami, kameleonami. Nie do odróżnienia od wszystkich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To nie jest księga o przyszłości. Księga Objawienia jest księgą dzisiaj. Ona mówi do nas dzisiaj. Do mnie, do ciebie, siostro, bracie. I wierzę, że to przypomnienie też zborowi w Tiatyrze możemy adoptować do swojego życia. Strzeż się rzeczy, na które inni oko przymykają. Bądźmy przed Bogiem uczciwi, rzetelni w swoim postępowaniu, bo to, gdzie usiądziesz, zależy, jak teraz żyjesz. Amen.